skończyłem SGH i niektórzy by mogli powiedzieć, że tam no, może nie zawsze każdy przedmiot mi dobrze wychodził, no ale coś powiedzmy na ten temat tej ekonomii w życiu przeczytałem. Nie sprawdza się to tutaj. Takie dni, że brakuje nam na przykład 10 tysięcy. Mówię, Panie Boże, co ja mam zrobić? No nie mam po prostu pieniędzy. I słuchajcie, to się naprawdę dzieją takie cuda. Przychodzi następnego dnia do mnie ekipa filmowa, chcą wynająć na zorganizowanie filmu. Patrzę na propozycję 10 tysięcy złotych, a czasami nawet więcej. Tarta bezwęglowodanowa z trzema warstwami. Na dole jest ciasto robione na mące migdałowej, po środku na bazie białej czekolady krem, a na samej górze jest mus czekoladowy. Pychota. I takich kawałków mamy dużo, a jeszcze na końcu są chipsy kokosowe. A są lody keto? Są. Naprawdę? Tak. Lakowane zęby, ale ja mogę zjeść. To oczywiście, zapraszam. Mamy truskawkę, wanilię, słony karmel. Proszę. Tamte na górze są po prostu większe opakowanie. Aha. No dobra. Jak pan mówi, że tak, to spróbujemy od tej, a później będziemy dalej myśleć. Dobra. I to wszystko. Ale to będzie 37,95. Cały plan stworzenia tej kawiarni, kiedy liczyłem i kiedy badałem biznesplany, nie spinał się. Na wszelkie różne sposoby, jak to liczyłem, i no, nie udawało mi się ogarnąć. Natomiast tworząc to razem właśnie z moją żoną, moją siostrą, moim tatą, naszą przyjaciółką też Karoliną, udało nam się stworzyć no firmę po prostu rodzinną. I to wszystko, co tutaj robimy, zależy nam bardzo, żeby było nasze wspólne. Więc bardzo często, bardzo długo rozmawiamy na temat, co zrobić, jak rozwinąć to miejsce i wzajemnie sobie pomagamy. Jak ktoś z nas nie ma siły, to wtedy druga osoba przejmuje odpowiedzialność. Myślę, że ludzie, szczególnie w dużych miastach, dzisiaj żyją w takim pędzie, w takim stanie emocjonalnym, że zapominają o tym, co jest tak naprawdę w życiu ważne. Jak bardzo ważna jest rodzina, jak bardzo ważna jest miłość, i tak często wybierają emocje zamiast uczuć, zamiast trwałego budowania szczęścia, drogi do szczęścia. Myślę, że to jest podstawą tego miejsca. Czasami ludzie tu przychodzą i dyskutują z sobą na tematy, które dotyczą sensu naszego życia, naszej egzystencji.
My często rozmawiamy bardzo długo z naszymi klientami. Często to jest konsekwencją, że czasami praca nie jest może na czas zrobiona, ale bardzo nam zależy na tym, żeby ludzie, którzy tu przyjdą, po prostu czuli się zaopiekowani. I mamy takie kilka pań, które do nas przychodzą zawsze 10 każdego miesiąca po skończeniu swoich działań. Przychodzą do nas na przykład na kawkę. Ja do tej pory nie wiem, jak jedna z tych pań potrafi wytrzymać, ale jak Boga kocham, a kocham naprawdę bardzo, potrafi poczwórne espresso 22 walnąć na raz. Pani w wieku, no nie chcę oceniać, no ale mówi, że jest sama na emeryturze, w związku z tym pewnie po 60. I dla niej to jest coś normalnego. Podziwiam, bo naprawdę mamy pyszną kawę, ale nie jest, no 4 espresso to już jest no, poważna ilość. Był taki okres, że przyszły z powstania, z obchodów Powstania Warszawskiego i zaczęły to śpiewać piosenki powstańcze. Nie wiem, czy Państwo sobie wyobrażacie, po prostu kawiarnia, jakbyście weszli do kawiarni, nawet sieciówki albo jakiejś takiej, która gdzieś tam jest w jakimś miejscu i nagle widzicie 3 panie, które siedzą w rogu i śpiewają piosenki powstańcze. Dla nas to było tak uroczym doświadczeniem i dodatkowo było to ciekawe, że ludzie, którzy przychodzili, dołączali się do nich. To jest wanilia. Nie mamy stricte takiego przekazu, jesteśmy katolikami, to jest kawiarnia katolicka. Chcemy, żeby to wynikało z naszych działań, żeby ludzie, którzy tu przyszli, poczuli się wyjątkowo i zadali pytanie, dlaczego ja się tu czuję? Może to jest pierwsze ich w życiu spotkanie z Jezusem. Podczas takich pytań, jak na przykład niektórzy z nami rozmawiają. Niektóre to bywają naprawdę bardzo ostre te rozmowy. Potrafią oj bardzo konkretnie działać. Ale niektóre są takie, że my czasami mamy problem, co powiedzieć takim osobom. Jak mówimy o sobie, to powiedzmy kawiarnia z wartościami, czy starająca się wspierać i kultywować u nas w środku wartości chrześcijańskie. Dla nas to jest bardzo ważne od środka. Modlimy się na przykład za naszych pracowników. Staramy się, żeby te wszystkie nasze wydarzenia, które tutaj mają miejsce, były związane z wartościami. Jeżeli mamy na przykład randki małżeńskie, to również dotykamy tych elementów, jak wygląda duchowość małżeńska. Jeżeli mamy spotkania, bo akurat mamy największą w Polsce grupę chrześcijańskich singli. I jak mamy imprezę, nieważne, czy ktoś wypije coś, co mamy do picia, czy coś będzie jadł. Stając przed imprezą, wszyscy mówimy wspólnie Ojcze Nasz, żeby to była ostatnia impreza jako chrześcijańscy single. Trochę takich działań mamy, które mają tego typu elementy, ale u nas też mają spotkania wspólnoty. Takie wspólnoty, które spotykają się już nie stricte na modlitwie, ale na przykład, żeby mieć integrację wewnętrzną lub żeby na przykład mieć wieczór uwielbienia. I czasami takie wspólnoty u nas rzeczywiście się spotykają. Co praktycznie niedzielę mieliśmy koncerty muzyki chrześcijańskiej. Ale tych spotkań jest no, mnogość, w związku z tym są też spotkania, które nie mają takiego stricte charakteru. No, one są takie, które wprost o tym mówią. W związku z tym, jeżeli ktoś zobaczy, jakich gości zapraszamy, jakie osoby z nami działają oraz jakie są tematy u nas tych spotkań, no to jednoznacznie będzie wiedział, z jaką grupą nas należy identyfikować. Myślę, że kawa i jedzenie, szczególnie dobry deser i szczególnie dobra kawa ma ogromne znaczenie w relacjach międzyludzkich.
Nasza kawa to 100% arabika, ale charakterystyka tej kawy jest każdej unikatowa. Dlaczego? Bo na kawę wpływa na przykład to, w jakim rejonie ona wzrasta. Na przykład jeżeli jest rejon owoców cytrusowych, będzie miała ona delikatnie bardziej kwasowaty, cytrusowy smak. Jeśli jest na przykład rejon jakichś czekolad, orzechów, to będzie miała również taki smak. Nasza kawa ma zdecydowanie smak gorzkiej czekolady z elementami migdałów, ma bardzo niski poziom kwasowości i niski poziom też goryczki. Czasami wystarczy zmiana temperatury, zmiana wilgotności powietrza a warunków atmosferycznych i już smak kawy będzie inny. Dlatego my w ciągu dnia ustalamy te żarna czasami nawet kilka razy, żeby dopasować i żeby smak kawy był cały czas taki sam. Teraz będzie charakterystyczny odgłos mielenia kawy. Po tym, jak się kawa zmieli, czyli będzie właśnie miała taką górkę, ważne jest to, i każdy barista o tym powinien wiedzieć, że należy ją delikatnie puknąć z każdej strony. Dlaczego? Ponieważ zaraz ją będziemy ugniatać tamperem. To jest właśnie tamper. Kawa, żeby miała smak swój standardowy, powinna mniej więcej w przeciągu 30 sekund wylecieć jej około 25 do 30 ml razem z kremą. Wtedy mówimy o takim pełnym parzeniu kawy. Temperatura wody wcale nie musi być taka wysoka, wręcz nawet kiedy ona jest trochę niższa, w granicach 60 stopni, daje nawet lepszy aromat, a ważne jest ciśnienie. I takie espresso, to mogę Państwu od razu zdradzić, jeżeli dostaniecie w kawiarni, możecie zobaczyć, ma taki kolor, znaczy, że zostało zrobione w sposób świeżutki. To znaczy krema, która tutaj jest, jest jakby taką pianką. I wtedy jej aromat i zapach będzie rzeczywiście wyjątkowy. Jest moje zdanie, że pieniądze nie są Pana Boga i biznes nie jest Pana Boga. W sensie mam tu na myśli robienie hajsu, pieniędzy, szukanie jak największej ilości rozwoju. Nie, to myślę, że nie. Ale zysk jest warunkiem koniecznym prowadzenia takiej działalności. Więc musimy robić wszystko, żeby móc zarobić, żeby utrzymać nasze rodziny, żeby móc utrzymać nasze działania. Ale zdecydowanie patrzymy na to, co tutaj robimy, jako w pierwszej kolejności na naszą misję. Nawet jak jest czasami bardzo trudne dni, to w pierwszej kolejności wybieramy to, co nas może przybliżyć do wartości. A niestety mieliśmy sporo propozycji takich, które mogłyby ten lokal, nie tylko ten lokal, ale nasze działania wynieść na zupełnie inny poziom finansowy, na które się nie zgodziliśmy. I póki co uważamy, że to było dobre. Nie no, myślę, że zdecydowanie lepiej jest w pierwszej kolejności patrzeć na to, co wypływa z naszego serca, a nie na grubość naszego portfela. Często nas ludzie pytają, jak się zachowujecie, kiedy tu przychodzą na przykład osoby, które oficjalnie epatują. Z nich po prostu wypływa to, że są nastawieni antychrześcijańsko. Nie mówię już o tym, że przychodzą z jakichś marszy, bo to też się zdarza, bo te osoby to jakby zdarza się też. Naszym zadaniem tutaj jest otoczenie i robimy wtedy wszystko, po prostu spinamy się w sobie jak możemy, żeby te osoby otoczyć jak największą miłością. Czasami niektórzy mówią, to co, wypędzacie takie osoby, nie pozwalacie. Nie, wręcz przeciwnie. Robimy wszystko, żeby one czuły się tutaj wyjątkowo dobrze. Z każdą chwilą podchodzimy, oczywiście nie to, żeby im przeszkadzać podczas konsumpcji, ale chcemy, żeby one wiedziały, że tak właśnie wygląda pewna praca, którą my powinniśmy nad sobą wykonywać. Jakby oczywiście z nas zapytały, jakie mamy zdanie na ten temat, nie krylibyśmy się z tym. Zresztą oni na pewno wiedzą, jakie mamy zdanie na ten temat, a przychodzą tu tylko po to, żeby szukać konfrontacji. A my za wszelką cenę nie chcemy tej konfrontacji dawać, a chcemy przekazywać im to, co możemy dawać najpiękniejszego.
Nazwa kawiarni Agere Contra pochodzi z tej duchowości ignacjańskiej, która bardzo towarzyszyła nam. Bardzo chcieliśmy, żeby ta kawiarnia była trochę inna. Trochę inna, żeby szła pod prąd. I dynamicznie tłumacząc, moglibyśmy powiedzieć, że Agere Contra oznacza idź pod prąd. Tak literalnie oznacza działaj naprzeciw, czyli zaprzyj się trochę samego siebie, aby iść w zgodzie z Ewangelią, iść w zgodzie z tym, co dla nas przygotował Pan Bóg. I to jest maksyma świętego Ignacego Loyoli, która bardzo mi się spodobała i pamiętam taki moment, kiedy bardzo długo zastanawiałem się nad nazwą kawiarni i moja żona, wtedy jeszcze narzeczona, pyta się mnie, ale co ty byś chciał, żeby w tej kawiarni było? I ja mówię, tak, ja bym chciał, żeby ona szła tak pod prąd. Tak wiesz, tak w stylu właśnie takiego Agere Contra. I w tym momencie, jak pomysłowy Dobromił, poskakała mi piłeczka po głowie, pojawiła się żarówka i mówię, i tak się będzie nazywała. Absolutnie się zgadzam z tym, że praca uświęca. Pamiętam, kiedyś miałem taką rozmowę z jedną z sióstr zakonnych i ja mówię, proszę siostry, wy macie w swojej regule wpisane, że macie 8 godzin modlitwy. Przecież to jest niemożliwe w ciągu dnia, żeby się tyle modlić. W sensie, to nie o to chodzi, możliwe jest, ale wy musicie też jeść, musicie pracować, musicie spać, pomagacie innym. No to gdzie jest? Ona mówi, a ty myślisz, że jak mamy tutaj taką naszą staruszkę, którą trzeba się opiekować fizycznie, trzeba ją przebrać, trzeba ją umyć, to myślisz, że jak ja to ofiaruję dla Jezusa, to nie jest modlitwa? Absolutnie. Myślę, że każda chwila, którą kierujemy w stosunku do Boga, robiąc coś dla drugiej osoby, to nie ma nic ważniejszego. Zresztą to sam Jezus powiedział, że wszystko to, co czynimy w stosunku do Niego myśląc, w stosunku do drugiej osoby, to jakbyśmy w stosunku do Niego czynili. Wierzę i bardzo bym chciał, żeby On się z tego powodu cieszył. Nie wiem, jak jest naprawdę. Mam nadzieję, że tak jest, no ale chcę to robić dla Niego. Na pewno, no, jest dla mnie najważniejszym gościem na świecie, no. Daje nam siłę do działania i wierzę, że też chcę, żeby takie miejsce istniało. Nie wiem, jakie ono ma dla Niego duże znaczenie, ale chyba musi mieć, skoro pozwala Mu przetrwać, skoro wpływa na tak ogromną ilość serc, że udało nam się spłacić wszystkie nasze zobowiązania podczas tej pandemii. Widzę, ile lokali na chociażby na tej ulicy, w której tutaj jesteśmy, zostało zamkniętych, w okolicy ile zostało zamkniętych gastronomicznych. Widzę, jak ludzie przeżywają tragedie swoje życiowe z tego powodu, że nie mają za co żyć. My jesteśmy cały czas w trudnej sytuacji. Bardzo trudnej. Cały czas balansujemy, ale ten balans cały czas wraca do tej pozycji, która pozwala nam funkcjonować. Ja tego do końca nie rozumiem, jak to działa. Chociaż skończyłem SGH i niektórzy by mogli powiedzieć, że tam może nie zawsze każdy przedmiot mi dobrze wychodził, no ale coś powiedzmy na ten temat tej ekonomii w życiu przeczytałem. Nie sprawdza się to tutaj. Ekonomia u nas naprawdę się nie sprawdza. Oczywiście my liczymy pewne nasze koszty, ale potem to wynika z ludzi, którzy tutaj przychodzą i pomagają nam działać. Pamiętam film, który pokazywał pewną modlitwę głównego bohatera. Jeden główny bohater mierzył się z ogromnymi trudnościami, z chorobą, z finansowymi problemami, z pracą. I za każdym razem, kiedy modlił się do Boga, to były bardzo konkretne prośby. I mówił do Boga, Panie Boże, proszę Cię o to, żebym znalazł pracę, żeby moja żona, córka wyzdrowiała i żebym dostał nowy samochód, bo nie mam za to żyć. Nie mam jak funkcjonować, pracować. Ale jak tego nie dostanę, to i tak Cię będę kochał. Wiesz o tym. Ja nie wiem, jak to działa, ale słuchajcie, to działa. Ja tego nie rozumiem, tylko ja nie mówię o takim podejściu, że a, będę mówił te słowa, chociaż w nie wierzę. Nie, naprawdę być od nich przekonanych. Czasami Pan Bóg wybiera dla nas trudne drogi. One są nawet wbrew nam. I mi się niektóre decyzje Pana Boga nie podobają. I wiem o tym teraz z perspektywy, że one były dla mnie bardzo dobre. Thank you.
wszystkie działania, które my tworzyliśmy, zanim powstała kawiarnia, czyli imprezy chrześcijańskich singli, ogromne, bo niektóre były nawet na 500 osób. Systematycznie one potem, kiedy zaczęliśmy je robić, to było w granicach 200-150 osób. Wydarzenia dla chrześcijańskich przedsiębiorców, spotkania dla kobiet, które organizowała moja siostra. Nam po prostu brakowało miejsca takiego, gdzie moglibyśmy wszystko złączyć razem. Dlatego powstało to miejsce, które było konsekwencją naszych działań. Gastronomia czy kawiarnia jest czymś dodatkowym. Ludzie często mówią do mnie, że a, ty jesteś gastronomem. Ja w ogóle się absolutnie nie czuję czymś takim. Ja czuję się organizatorem pewnego życia społecznego. Po prostu to uwielbiam, to jest dla mnie fantastyczne. Tamtych innych rzeczy trochę się nauczyliśmy, biorąc pod uwagę to, jak tym zarządzamy, chyba nawet całkiem nieźle, a przynajmniej nasze produkty miały okazję być w wielu konkursach, czy gdzieś tam i zajmowały naprawdę ciekawe miejsca. Mamy sporą grupę takich osób, którzy identyfikują się bardzo z tym miejscem. Mówią, że to jest moja kawiarnia, co mnie niesamowicie wtedy cieszy i naprawdę powoduje, że widzę, że dzielimy się razem z tym miejscem. To też było widać, kiedy pojawiła się nagle zamknięcie całej gastronomii, kiedy zorganizowaliśmy zrzutkę i tylko przetrwaliśmy praktycznie dzięki darczyńcom. Tych darczyńców było bardzo dużo, za których też cały czas z żoną się modliliśmy. Mamy na pewno grupę osób, która bardzo często u nas organizuje swoje spotkania wewnętrzne, takie na przykład jakichś swoich znajomych. Zdarza się często tak, że znam jakąś jedną osobę, która do nas przychodzi i po jakimś czasie widzę, że umówiła się z jakąś, która była zupełnie naszym innym klientem. I ja mówię, o, panie się znają? One odpowiadają, no, już teraz tak, poznałyśmy się właśnie tu. Więc to jest przyjemne na pewno. I taka wspólnota ludzi, chociaż rzeczywiście to społeczność byłoby lepszym określeniem, myślę, że się stworzyła wokół tego miejsca i to też widać, że podczas pandemii, kiedy nagrywaliśmy różnego rodzaju nasze materiały online, żeby ten kontakt z osobami był widoczny, no to oglądało nas systematycznie sporo osób, bo te filmy miały potem wyświetlenia rzędu nawet 1000, 2000, więc no, ta społeczność została zawiązana. Staramy się, żeby tu wszystko miało swój określony klimat. Mam tu na myśli klimat wypływający wprost z duchowości. I łączymy to wszystko z sobą. Takie miejsce, które mówi wprost o swoich wartościach, a z drugiej strony organizuje wydarzenia, zaprasza inne osoby, ale nie jest miejscem duchownym w sensie takim, że przykościelnym, tylko jest miejscem prowadzonym przez osoby świeckie. Pójście pod prąd, nie wiadomo co dzisiaj znaczy. Dzisiaj nie wiadomo co jest prądem, a co oznacza iść pod prąd. I myślę, że będąc tu, w centrum Warszawy, całe to miejsce chcieliśmy stworzyć jako rodzinną kawiarnię, która będzie przepełniona ciepłem, domową atmosferą, gdzie zwyczajna kawa stanie się duchową ucztą.